zobaczyć wirusa grypy, zdałbyś sobie sprawę, jak łatwo przekazać go innym. Wirus grypy utrzymuje się na twardych powierzchniach przez kilka godzin. To powoduje, że łatwo się rozprzestrzenia. By zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa grypy, złap go w czystą chusteczkę jednorazową, wyrzuć do kosza i zabij, dokładnie myjąc ręce. Grypa. Chroń siebie i innych. Gazeta i portal Jelonka.com. Masz problem? Szukasz pracy? Chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej Curie 13/2, pierwsze piętro. Marketing, telefon 75 75 444 00. Dziennikarze 75 75 242 16. Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Jesteś przedsiębiorcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? Działasz na terenie Dolnego Śląska? Potrzebujesz kapitału na bieżącą działalność? Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA we współpracy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju Spółka z o.o. przygotowała ofertę pożyczkową w ramach środków Post Jeremy. Oferta obejmuje pożyczki do 100 tysięcy złotych na dowolny cel oraz do 250 tysięcy złotych na cele związane z produkcją. Oprocentowanie od 2,83%. Prowizja maksymalna 3%. 0 zł za wcześniejszą spłatę. 0 ukrytych kosztów i produktów powiązanych. Gwarantujemy przyjazne kryteria weryfikacji. Bezpłatną pomoc w uzupełnianiu dokumentów. Indywidualne podejście do klienta. Krótki czas oczekiwania na decyzję. Jak uzyskać pożyczkę? Wejdź na stronę www.kar.pl. Pobierz i wypełnij wniosek wraz z załącznikami. Złóż go osobiście lub prześlij na adres naszego biura. Jelenia Góra, ulica 1 Maja 27. Pożyczka dla firm. Buduj przyszłość z bezpiecznym finansowaniem. Firma Dolfamex, fabryka narzędzi skrawających, poszukuje pracowników na stanowiska. Mistrz produkcji, kierownik magazynu, operator obrabiarek skrawających CNC. Proponujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju zawodowego. Oferty pracy należy przesyłać na adres firmy lub e-mailem. Jestem szczęśliwa. Jestem zdrowa. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne, niczym balonik. Dbam o siebie, bo nie chcę go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Senator Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Mróz zaprasza na spotkanie z profesorem Janem Żarynem, historykiem, senatorem RP. Spotkanie pod tytułem Polska droga do niepodległości odbędzie się 9 listopada o godzinie 17 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Radni uchwalili studium na dzisiejszej sesji. Studium to jest takie spojrzenie na miasto jako całość. Zlikwidowana plantacja marihuany. Policjanci systematycznie prowadzą działania ukierunkowane na likwidację przestępczości narkotykowej. Utrudnienia na Złotniczej. Nie ma się gdzie przeciskać od dawna. Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 8 listopada. Kamila Krawiecka-Bryl, zapraszam na serwis informacyjny. Dzisiaj w ratuszu odbyła się 34. sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znajdowały się punkty dotyczące m.in. lokalnego programu rewitalizacji oraz zasad współpracy miasta z podmiotami pożytku publicznego na kolejny rok. Sesja rozpoczęła się od sprawy, która przewija się w miejskiej debacie już od 3 lat. Mowa o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium to jest takie spojrzenie na miasto jako całość.
Na tym robimy poszczególne plany zagospodarowania przestrzennego. Mamy szereg rzeczy do zrobienia, na przykład nowe tereny przemysłowe, układy komunikacyjne. Na ostatniej sesji radni mieli jeszcze wątpliwości, organizowaliśmy spotkanie. No więc teraz, myślę, no będzie już decyzja. Generalnie nie mamy jakichś specjalnych uwag co do samych kierunków, natomiast jak wspominałem, mamy pewne wątpliwości co do strony formalnej procedowania tego dokumentu. Oczywiście ono wzbudza w pewnych elementach jakieś emocje, choć trzeba je traktować jako całość. W końcu na dzisiejszej sesji radni przegłosowali uchwalenie studium dla naszego miasta. Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały wprowadzający zmiany do lokalnego programu rewitalizacji miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023. Tutaj nie powinno w moim odczuciu być żadnych głosów przeciwstawnych. Tak? Ci mieszkańcy chcą tego, wspólnoty, i trzeba im pomóc, żeby te pieniądze do Jeleniej Góry... Oczywiście kontrowersje wzbudza na przykład tam rewitalizacja terenie pod Serwiskozna, który gdzieś z 10,5 miliona zapisane jest na liście, a nie wiemy, czy to w ogóle się odbędzie, znając też zaległości w stosunku do miasta. Radni przegłosowali także program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok. W 2017 roku jak ta współpraca będzie wyglądać? No postaramy się jak najlepiej, no bardzo nam zależy na organizacjach pozarządowych, staramy się z nimi współpracować. Natomiast no też na pewno nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów działalności organizacji pozarządowych. Cały ten pomysł trzeciego sektora polega na tym, żeby pewne rzeczy organizować taniej, lepiej, sprawniej, a niekoniecznie w pełnym finansowaniu od miasta. Ale myślę, że to co organizacja, to inna sytuacja. Jutro w naszym serwisie powrócimy do tematu dzisiejszej sesji. Funkcjonariusze zabezpieczyli na terenie powiatu jeleniogórskiego 300 sadzonek marihuany o wartości około 600 tysięcy złotych. Z tej ilości można wyprodukować około 10 kg marihuany. 300 sadzonek marihuany to, jak podała policja, około 30 tysięcy porcji handlowych. W hali, gdzie uprawiana była plantacja, funkcjonariusze zabezpieczyli także linię technologiczną w postaci lamp, wentylatorów i innych przedmiotów świadczących o uprawie. Policjanci zarówno Wydziału Prewencji, jak również Wydziału Kryminalnego systematycznie prowadzą działania ukierunkowane na likwidację przestępczości narkotykowej i praktycznie każdego dnia funkcjonariusze zatrzymują osoby, które posiadają narkotyki. Są to mniejsze bądź większe ilości. Oczywiście zatrzymują także osoby, które zajmują się uprawą marihuany, jak również te, które posiadają znaczne ilości innych narkotyków. W związku z tą sprawą w policyjnym areszcie zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn przed 30. Za uprawę ziela konopi oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków i przedmiotów służących do ich produkcji grozić im może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Do naszej redakcji zadzwoniła lokatorka budynku z ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze, która prosiła nas o interwencję. Podobno remont przeprowadzany przed jej posesją zagraża zdrowiu przechodniów. Faktycznie na ulicy Złotniczej trwają prace remontowe. Jest to jedna z ważniejszych inwestycji jeleniogórskiego wodnika w końcówce tego roku. Ten odcinek jest bardzo ważny dla mieszkańców Jeleniej Góry, który w tej chwili robimy, dlatego że on ma spiąć dwie nowe magistrale, no dwa nowe odcinki wodociągów i dzięki temu będzie można wyciąć, zlikwidować plątaninę jeszcze starych wodociągów no sprzed wielu, wielu lat. Na tym odcinku bardzo często dochodziło do awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej. Remont ma w końcu rozwiązać ten problem. Większość prac prowadzona była w chodnikach. Firma, która to wykonuje w naszym imieniu, myślała, że da radę to wszystko zrobić metodą taką przeciskową, czyli bez kopania w ulicy. Okazuje się, że tam jest taka też gmatwanina najróżniejszych instalacji, wcale nie wodnika, bo na przykład są tam jeszcze instalacje gazowe pod gazem, które zasilały kilkadziesiąt lat temu latarnie gazowe. No i nie da się tego zrobić, więc trzeba było miejscami po prostu kopać.
I tu zdaniem alarmującej nas mieszkanki powstało pewne niebezpieczne utrudnienie. Chodniki na dużych odcinkach były rozkopane i podobno część przechodzących tamtędy osób była zmuszona przeciskać się pomiędzy rozpędzonymi samochodami, a pracującym w tym miejscu ciężkim sprzętem. Nie ma się gdzie przeciskać od dawna. No, był taki moment, że koparki były, ale no, musiały tam być. Chodniki są utwardzone w tej chwili, nie ma tam błota. Jest przejścia tak jak działały, tak działają. Jeszcze raz powtarzam, nie da się tego zrobić inaczej. Cały czas nadzorujemy te roboty, to nie są nasze roboty, są to roboty wodnika, który on powinien mieć inspektorów swoich nadzoru i pilnować oznakowania i pilnować wykonawcy. Prace na tej ulicy mają zakończyć się w trakcie najbliższych 2 tygodni. W 6. kolejce pierwszej ligi kobiet koszykarki Karkonosze i Jelenia Góra podejmowały tęczę leśną. Mecz rozegrano w niedzielę w hali szkoły podstawowej nr 10. Gra jeleniogórskiego zespołu na początku spotkania nie porwała kibiców. Przyjezdne zespołu Tęcza Leszno prowadziły przez zdecydowaną część meczu. Koszykarki Karkonoszy Jelenia Góra w końcówce do odrobienia miały około 17 oczek. Mobilizacja oraz determinacja spowodowały, że koszykarkom udało się odrobić tę ogromną stratę i mogły cieszyć się ze zwycięstwa. Odrobić te 17 oczek w 10 minut, no to jest sztuka. 5. mecz, 2 zwycięstwa, dobrze. Porażka zawsze boli. Trener Tęczy Leszno nie mógł pogodzić się z przegraną. Stało się to, co się stało. No, w najgorszych myślach, koszmarach, na czasach mówiłem, co mamy zagrać, jak mamy zagrać. No niestety dziewczyny, że tak powiem, pękły, nie zrealizowały tego. Jeszcze powiedzmy już dogrywka dobra, okej, a tam jakiś bezsensowny faul, 2 rzuty na 3 sekundy i przegrywamy. Jeszcze nie rozumiem tego. W miniony weekend włókniarz Mirsk wywalczył kolejne punkty na własnym boisku. Mecz z Piastem Wykroty zakończył się wynikiem 2-1 dla gospodarzy. Choć to goście na początku stworzyli doskonałą okazję do strzału, to pierwszą bramkę zdobył Wichowski z włókniarza Mirsk. Wynik 1-0 utrzymał się do przerwy. W drugiej połowie piłkę do bramki posłał Dasiak. Gospodarze mogli być spokojni o zwycięstwo do pewnego momentu. W końcówce spotkania do głosu doszli przyjezdni. Wynik na 2-1 wypracował Roman. W tym momencie zrobiło się nerwowo, ponieważ drużyna Piasta Wykroty odzyskała wiarę w siebie. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 2-1 dla włókniarza Mirsk. W końcówce zrobiło się nerwowo, no, jako doświadczony już zespół musimy pewnie grać do końca, bo zabrakło właśnie tej trzeciej bramki, były ku temu okazje, ale no, i tak mega się cieszymy, mamy już 20 punktów, to był dla nas bardzo, bardzo istotny mecz. Ja mówiłem, że liga jest bardzo wyrównana, tutaj odskakujemy drużynie z Wykrot na 9 punktów, to jest dla nas mega istotne. Kolejny mecz piłkarze włókniarza Mirsk zagrają na wyjeździe 12 listopada z drużyną Apis Jędrzechowice. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja w imieniu całej redakcji dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru Państwu życząc. Do zobaczenia. Minimalny stan techniczny opony, jeżeli chodzi o bieżnik, przy oponach letnich to jest 3 mm, przy oponach zimowych 4 mm. Apelujemy zdecydowanie o to, żeby kierowcy nie zwlekali aż do pierwszych śniegów.
jestem szczęśliwy. Jesteśmy zdrowi. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne. Niczym balonik. Dbamy o siebie, bo nie chcemy go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Hotel Tango zaprasza na noclegi, imprezy okolicznościowe oraz integracyjne. Organizujemy offroadowe imprezy integracyjne z wykorzystaniem aut terenowych. Pikniki firmowe, wieczory tematyczne. Zapraszamy także na widowiskowe loty balonem. Pięknie położony Hotel Tango stanowi idealną bazę wypoczynkową do aktywności fizycznej, jaką oferuje nasz region. Trasy narciarskie, rowerowe, piesze, spływy kajakowe, jazda konna. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Tegoroczne trendy jesienne to ciepłe i naturalne barwy. Metaliczne kolory, zwłaszcza odcienie miedzi i złota, są bestsellerem. We wnętrzach ceniona jest prostota w połączeniu z wyrafinowanymi dodatkami. Liczy się także jakość. Stylową jesienną kolekcję oferuje salon Grena przy ulicy Jasnej w Jeleniej Górze. Do każdej kołdry puchowej Jasiek gratis. Wyprzedaż kolekcji letniej.